Dzień dobry, Darek Machowski, witam serdecznie w programie Gość Dnia Radia RSC. W Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach odbyły się obchody Dnia Włoskiego, które podsumowały projekt Z ziemi polskiej do włoskiej. Poznajemy korzenie kultury łacińskiej. A ja miałem przyjemność porozmawiania i z nauczycielami liceum, również z uczniami. Ze mną Małgorzata Pałczyńska, dzień dobry. Dzień dobry. Nauczyciel języka angielskiego. Oraz Anna Mikita Olczak, dzień dobry. Dzień dobry, nauczyciel historii i WOS-u. Macie świetny projekt, za chwilę przedstawią się również wasi uczniowie, bo też tu nam się przysłuchują w tej chwili tej naszej rozmowie, ale proszę, żebyście panie opowiedziały o tym projekcie, który tutaj kontynuujecie tak naprawdę i będziecie z tego, co już wiem, kontynuować. Tak, dzisiejszy dzień jest takim oficjalnym podsumowaniem i podzieleniem się wrażeniami po projekcie, w trakcie którego dwie grupy uczniów, w sumie 60 osób, spędziło dwutygodniowy okres czasu we Włoszech, gdzie realizowali założenia programu finansowanego z środków Unii Europejskiej. Tym razem był to program FERS. W trakcie zajęć mieli możliwość poznania się z młodzieżą ze szkoły włoskiej, również poznania kultury włoskiej. Projekt zresztą nazywał się Z ziemi polskiej do włoskiej. Poznajemy korzenie kultury łacińskiej. Także poznawaliśmy zabytki związane z Włochami, ze starożytnymi Włochami, również z Rzymem, ale również taką współczesną kulturę. A jak do tego doszło w ogóle, że udało wam się, jak rozumiem, wyjechać? Przecież tak do Włoch tutaj słyszę, że dwie klasy praktycznie pojechały. Proszę bardzo, pani Aniu, opowiedzieć. Nie jest to na pewno proste zadanie, dlatego że sam wyjazd czy podsumowanie, takie jak dzisiaj mamy właśnie w szkole Dzień Włoski, to już jest wisienka na torcie. Natomiast nie ukrywam, że bardzo pracochłonne, czasochłonne, czasami żmudne jest przygotowanie takiego projektu, który musi spełnić wiele warunków, tak by uzyskała szkoła takie dofinansowanie, które faktycznie opiewało na spore sumy. Wyjazd ten dedykowany był dla dzieci, dla młodzieży zagrożonych wszelkimi formami wykluczenia społecznego, nie wiem, biedą, niedostatkiem, przewlekłymi chorobami, być może też akcentami depresyjnymi związanymi z tym nauczaniem, prawda, w okresie covidowym. I przygotowanie takiego projektu zakończyło się finalnie, no można powiedzieć, zwycięstwem. Nawet chyba w snach nie liczyłyśmy na to, że uda się również przeforsować drugi projekt, dzięki któremu kolejna 30 właśnie młodzieży w tym roku skorzystała i wzięła udział do wyjazdu do Rimini. Z Włochami za pan brat w tej chwili, można powiedzieć, jesteście. I liczymy jednak na poznanie również innych krajów europejskich, ponieważ w tym roku zespół projektowy, zespół nauczycieli, który pracował w naszej szkole, napisał taki projekt, że nasza szkoła uplasowała się na 36. miejscu w Polsce, jeśli chodzi o przyznanie nam akredytacji na kolejne 5 lat. Oznacza to, że w kolejnych 5 latach dwa razy w roku grupy uczniów będą wyjeżdżały do szkół za granicą. Celem rozwijania swojego światopoglądu, poznawania kultur różnych krajów europejskich. Ale przede wszystkim też stosowania języków obcych, szczególnie języka angielskiego w praktyce, w sytuacjach takich codziennych, życiowych, ale ja myślę, że młodzież o tym najchętniej i najlepiej opowie. Zuzanna Nowak, Małgorzata Gędek, Alicja Pawłowska, Jaworski Krystian. Byliście we Włoszech. Pierwszy raz? Dla mnie to był pierwszy raz we Włoszech. Na pewno dobrze zapamiętany. Jeśli chodzi o szkołę, pierwszy raz we Włoszech? Tak, tak samo. Pierwszy raz. Również. Wrażenia super. Wyjazdu absolutnie nie żałuję. Uważam, że naprawdę warto. Pogłębiłam swoje umiejętności języka angielskiego. Poznałam dużo świetnych osób, także myślę, że warto. Wyjazd do Włoch był naprawdę świetnym doświadczeniem. Przede wszystkim myślę, że takie odkrywanie nowej kultury oraz poznawanie nowych miejsc, ponieważ oprócz jakby mieszkania właśnie w miejscowości Katolika, mieliśmy też właśnie możliwość odwiedzenia takich miejsc jak San Marino czy Wenecja. No i to było po prostu niesamowite doświadczenie. Wrażenia bardzo pozytywne. Wydaje mi się, że przez 2 tygodnie mieliśmy dużo czasu, żeby też poznać takie zwykłe, codzienne życie, jakie jest we Włoszech. Ich też mam wrażenie, że Włosi mają w ogóle inne podejście do życia, które ja na przykład bardzo podziwiam i bardzo cieszę, że mogłam tego doświadczyć. Mój odbiór zdecydowanie pozytywny. To jak wspominam, to będzie to wiele wspaniałych momentów, które będą mi się przewijać przez myśl jeszcze
lata następne. I przydała się nauka języka może włoskiego czy angielskiego? Zdecydowanie angielskiego. Tutaj to była podstawa tak naprawdę komunikacji. Pokazało to takie prawdziwe użycie tego. Poznałeś kogoś? Tak. Starałem się właśnie otwierać na możliwości poznania ludzi z różnych kultur, w różnym wieku, tak, i w jakiś sposób komunikować się z nimi i czerpać z tego jak najwięcej. W życiu codziennym bardzo zaskoczyło mnie, jak mało takich dorosłych, starszych Włochów na ulicy troszkę nie mówi po angielsku. Ale dało się, taka podstawowa wiedza włoskiego, myślę, że była wystarczająca i trochę po angielsku, język migowy, wiadomo. Panowie na straganach nawet po polsku czasami rozmawiali, ale jak mieliśmy okazję odwiedzić szkołę w Pesaro, to tam poziom licealistów bardzo dobry, bardzo płynna rozmowa. Udało nam się jakieś kontakty nawiązać. Niektórzy zostali w kontaktach z tymi Włochami przez jakiś czas po powrocie do Polski i było bardzo fajnie. Głównie wśród uczestników projektu porozumiewaliśmy się po polsku, ale wiadomo, kiedy trzeba było wyjść na miasto czy coś kupić w sklepie, no to głównie porozumiewaliśmy się po angielsku. Chociaż często ten włoski też był potrzebny, ponieważ nawet kasjerki w sklepach też raczej odzywały się do nas po włosku. No i jakby z czasem jakoś ten włoski do nas trochę trafiał mimowolnie, no i też tak się porozumiewaliśmy. Wielu znajomych z Włoch poznałaś, znasz ich imiona, masz z nimi kontakt, rozmawiacie po angielsku, po włosku, czy może trochę po polsku? Kiedy byliśmy właśnie w tej włoskiej szkole, poznałam dziewczynę i dwóch chłopaków i tworzyliśmy razem grupę. Do tej pory mam kontakt z Illarą. Czasem właśnie piszemy po angielsku. Też dostała ode mnie zaproszenie oczywiście do Polski. Mam nadzieję, że kiedyś nas tu odwiedzi i będę ja jej mogła coś tutaj pokazać. Paulina Piasecka, nauczyciel w liceum ogólnokształcącym imienia Bolesława Prusa. Dzisiaj w ramach obchodów Dnia Włoskiego chcieliśmy zaprosić całą społeczność szkolną do udziału w grze integracyjnej. Każda klasa, uczniowie każdej klasy mieli 5 zadań do wykonania. Zadania polegały na przykład odtworzeniu układu obrazu jednego z włoskich malarzy, na stworzeniu słowniczka zwrotów włoskich, przetłumaczyć mieli to z języka angielskiego, a następnie nagrać krótki dialog w formie wideo. Również rozwiązywali krzyżówkę w języku włoskim i angielskim, a także zagadki z języka angielskiego. Musieli odgadnąć, o jakie rzeczy związane z Włochami chodzi. I również była gra związana z mapą Włoch. Musieli na mapie Włoch, odczytując zagadki sformułowane w języku angielskim, zaznaczyć na tej mapie miejsca, o jakie chodzi we Włoszech. Co było najłatwiejsze dla młodzieży w tym konkursie, a co było najtrudniejsze? Wszystkie zadania były wyzwaniem ciekawym dla uczniów. Komentarze spływające po grze są bardzo pozytywne. Na pewno wyzwaniem było to zadanie z słowniczkiem, gdzie mieli przetłumaczyć zwroty i odegrać scenkę. To zadanie zajmowało najdłużej, a chyba najszybciej uporali się z zadaniem z mapą. Jednak geografia to ich mocna strona.